Cześć wszystkim, z tej strony Kuba Agro, a to jest kolejny odcinek z mapy Hofbergman do Farming Simulator 22, już drugi odcinek. I jest to obiecany film, w którym pokażę Wam, co się mieści poza naszym gospodarstwem, jakie tutaj mamy możliwości, jeśli chodzi o łańcuchy produkcyjne i tak dalej, i tak dalej. A więc nasze gospodarstwo znajduje się na końcu tej drogi, jest to bardzo blisko. Jak możecie zauważyć, ja tu sobie przyjechałem rowerem. I na przykład po drodze do biogazowni mieści się tutaj pastwisko. A więc może wszystko to będę Wam pokazywał po kolejnej mapie, żeby miało to ręce i nogi, że tak powiem, ta prezentacja. A więc tak, nasze gospodarstwo jest, jak wiadomo, tutaj. Tu mamy silos na kiszonkę, tu mamy dom. A tutaj obok taki mały teren to jest właśnie pastwisko dla koni. I jadąc tą drogą dalej, dojeżdżamy sobie do oczywiście naszej biogazowni. Biogazownia kosztuje chyba około 450 tysięcy, z tego co pamiętam, i do niej wjazd jest jeden i wjazd się mieści w tym miejscu. Wjeżdżamy sobie, mamy tutaj kilka tych zbiorników fermentacyjnych, gdzie odbieramy właśnie nasz poferment. Tutaj mamy miejsce, gdzie wrzucamy nasze, no, wszystkie te rzeczy, które do biogazowni można wrzucać, czyli kiszonkę i takie tam inne sprawy. Tu mamy licznik, który prawdopodobnie będzie nam pokazywał, ile tu tego jest, albo i nie będzie, no nie wiadomo, zobaczymy. Trzeba przetestować. A tu mamy ogromną halę, którą dostaliśmy właśnie razem z tą biogazownią, która ma tutaj pełno różnych drzwi, bram przesuwnych. O, na szczęście nam się to otwiera, mimo że nie jestem właścicielem tego. Jak widzicie, wszystkie te bramy otwierają się na teren biogazowni, oprócz tej. Ta brama pewnie będzie niewykorzystywana lub zostanie tu zrobiona jakaś brama, ponieważ tutaj jest po prostu wyjazd na pole i jest zamknięty płot. No, ale to z powodu tego, że ta hala jest chyba ze standardowych budynków wstawiona i dlatego są takie drzwi po prostu. Jak widzicie, tu wyjeżdżamy na teren biogazowni i naprawdę jest tutaj sporo miejsca. Myślę, że tutaj nawet jakimiś większymi maszynami można się tutaj obsługiwać. Jedną może taką wadą, czy takim małym przytykiem, jest to, że jest tylko jeden silos, ponieważ no czasami, wiadomo, zwłaszcza na sezonach, fajnie jak się ma więcej tych silosów. Ciekawe, czy tu działa światło. Raczej chyba nie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w 19 mieliśmy taki silos, który był ze światłem. Tutaj też są jakieś... Aha, to są reflektory, które będą nam się pewnie po prostu w nocy zapalały automatycznie bez przycisku. Jeszcze zobaczę, ale chyba tak to wygląda. Jestem tutaj świeżo po obchodzie tej mapy, no ponieważ stwierdziłem, że należy się jakoś przygotować, jak się coś Wam pokazuje, żeby ta informacja była rzetelna jak najbardziej. No dobra, tak więc tak wygląda biogazownia. To jest jeden z punktów programu, więc teraz może sobie polecimy do mleczarni, która jest dosyć blisko. Mleczarnia się znajduje... Mleczarnia się znajduje tutaj. Nie, sorry. Tu jest przędzalnia. Dobra, może polecimy po jakiejś kolei, bo tak to będzie bez sensu trochę. No to tak, polećmy tak, jak sobie zaplanowałem wcześniej, czyli wsiądziemy sobie do Nissana Navary i pierwszy punkt programu to jest kurnik. Przemysłowe kurniki, które się znajdują w tej części mapy, w prawym górnym rogu, i kosztują, uwaga, uwaga, tyle, czyli 195 tysięcy, niecałe 200 tysięcy, także myślę, że dosyć przystępna cena jak na farminga. Mamy tutaj sporą wiatę. Wszystkie te skrzyneczki elektryczne wydają dźwięk swój, także bardzo fajnie. Tu mamy kurnik C, A oraz B. Każdy z nich jest wyposażony w taki silos Unia. To jest taki silos paszowy. I w jednym z tych kurników mamy małą ładowarkę marki Schiffner, ale no możemy ją dopiero odzyskać w momencie, kiedy zakupimy ten cały tutaj kurnik. Tutaj jest jeszcze dodatkowa hala, na razie nie ma ona żadnej funkcji chyba, natomiast może tutaj zostanie coś
coś dodane, może jakaś wylęgarnia, może jakaś inna funkcja będzie to miało na pewno. Ten silos na przykład jest z tyłu, no żeby nie było za łatwo, że nie trzeba objechać. I taka tutaj jest spora wiata znana z 19. Też jest także, myślę, że bardzo fajnie zorganizowane miejsce. Dalej w tą stronę mamy tartak, do którego właśnie lecimy. I w tym tartaku jak na razie mamy chyba tylko punkt sprzedaży. Nie możemy tutaj raczej kupić żadnych wiórów, jak to było w 19, ani trocin, ale może to się w kolejnych wersjach mapy zmieni, także pamiętajcie, że to jest nadal wersja 1.0.0.0 beta 1, a więc no tutaj prace nadal trwają, ale chciałem wam pokazać to, ponieważ prawdopodobnie na razie jakichś takich bardzo drastycznych zmian w wyglądzie tej mapy nie będzie, a więc takie małe oprowadzenie, może wam się to przyda. Zwłaszcza, że będę tutaj też tłumaczył łańcuchy produkcyjne, a więc no myślę, że warto tutaj ten materiał sobie obejrzeć. Tu mamy tartak, punkt sprzedaży jest oczywiście w tym miejscu, gdzie ikonka. Budynek jest zacny, bardzo duży, ale jak na razie tutaj żadnej się funkcji nie dopatrzyłem w rodzaju odbierania jakichś produktów, takich jak właśnie trociny czy tam wióry. Ewentualnie standardowe łańcuchy produkcyjne, jakie mamy po prostu w grze. Chociaż też... nie, tutaj chyba nie mamy nic takiego. Dobra, tak więc lecimy dalej. Ale jak widzicie, miejsce jest bardzo spore, więc myślę, że może tutaj w przyszłości coś będzie więcej, no bo to jest naprawdę duży ten obszar, więc jest tutaj potencjał na jeszcze rozbudowę tego. Tu mamy bardzo piękne miejsce, w jakim jest taka winnica. Tu mamy do niej wjazd. Oczywiście, żeby do niej wjechać, musimy ją kupić. Więc w innym przypadku nam się ta brama nie otworzy. Ale my się dostaniemy górą. Tutaj te budynki są głównie dekoracyjne, natomiast w dalszych częściach mamy garaże oraz punkty, gdzie możemy przetwarzać... Ojejku, a no tu... O, dobra, już jest ok. Także tu mamy na przykład miejsce, gdzie będziemy produkowali kompost. Taki punkt. A kompost będziemy produkowali między innymi z resztek po obróbce winogron. Tutaj wysypujemy winogrona. Tu mamy pierwszy etap produkcji, łącznie produkcja od winogron do wina. To nam się nie otworzy niestety, ale tutaj trwa 4 etapy aż. I było to już pokazywane jeszcze przed premierą Beta 1. Także tutaj nam się przydadzą też te małe maszyny, takie wózki z tego paku Mini Farm Equipment Pack, ponieważ na przykład będziemy musieli już sok winogronowy na przykład przewieźć do miejsca, gdzie on leżakuje, gdzie on fermentuje na wino. Tak więc tutaj jeszcze mamy takie garaże, wiaty, gdzie możemy składować nasz sprzęt, którym będziemy tutaj pracowali. Natomiast tutaj mamy już wjazd na winnicę. I tą winnicę można kupić w dwóch elementach, czyli po pierwsze ten pierwszy element, który kosztuje nas zawrotną kwotę 469 tysięcy euro oraz druga część, która jest warta 319 tysięcy euro, czyli tak troszeczkę mniej, no ale żeby mieć tą, powinniśmy mieć tą, a więc chyba nawet musimy, bo inaczej tutaj nie wjedziemy raczej. No więc nie ma tak łatwo. Czy tu jest płot? Zaraz zobaczymy. Tak, jest płot. No czyli żeby mieć tą drugą część, musimy mieć tą pierwszą. Ja szczerze mówiąc chciałbym tutaj zacząć dosyć szybko ten zbiór winogron, a więc myślę, że na swojej serii wezmę jakiś kredycik. Mimo, że wcześniej tego nie robiłem, ale w poprzednim farmingu, ale myślę, że tym razem to się zmieni i po prostu wezmę kredyt, żeby to kupić, żeby już móc się bawić tymi łańcuchami produkcyjnymi, bo to jest naprawdę, naprawdę fajna sprawa. Tutaj mamy mleczarnię z tego co pamiętam, zaraz jeszcze to sprawdzimy.
Nie, to jest mydlarnia, czy nie, to jest spinnery, czyli to jest przędzalnia. W przędzalni mamy już nie taki duży ten teren, no i jest to po prostu punkt sprzedaży naszych tutaj dóbr w postaci jakiejś bawełny lub wełny owczej. Bardzo ładna wieża. Tu mamy punkt rozładunku, czyli w tym miejscu. A gdzie będzie nam się pojawiała ta wełna, to nawet nie wiem, bo tutaj nie znalazłem tego punktu. No ale wiecie, jak nam się pojawi paleta, to będziemy wiedzieli. Bardzo fajne jest to, że tutaj mamy taką drabinkę, znaczy takie schody tutaj na górę i one są wymodelowane, normalnie można nimi wejść. Mogę wam to zaraz zaprezentować. Albo nie, dobra. Musiałbym tutaj wyłączać ten tryb latania, ale jak ktoś nie wierzy, to wyłączcie sobie tryb latania i wejdźcie tutaj na górę. Da się to zrobić. Także fajnie. Tutaj są kolizje wszędzie, więc naprawdę super, że takie przejście zostało dla nas wymodelowane. O, jak widzicie, mogę tu wejść. I jestem. Dobra. Kolejnym punktem naszej wycieczki jest mleczarnia. W mleczarni wita nas taki miły pan oraz pomnik krowy. No właśnie, serwus. I tutaj mamy cały ten obszar mleczarni. On też jest bardzo duży, więc ja tutaj też myślę, że w przyszłości coś jeszcze będzie więcej, bo tu mamy taki zaułek. Jeszcze wjeżdżamy, jest możliwość wjechania tam. Także myślę, że tutaj coś jeszcze może nas w tym terenie zaskoczyć. Ogólnie punkt wyładunku mleka mamy w tym miejscu. Tu mamy menu zarządzania tym magazynem i tutaj jakby przerabiamy, czy przelewamy mleko zwykłe, które macie od krów, na mleko UHT, czyli takie butelkowane, które możemy już sprzedawać oficjalnie w sklepach. Czyli pewnie innego mleka w sklepie już nie damy rady sprzedać niż takie UHT. Tu mamy oczywiście punkt taki jak 19 był, to jest model wzięty z 19, do wyładunku. Jak widzicie, tu już mamy również pod Manure System, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, przygotowane wszystko, bo tu pewnie będziemy mogli zaworem przekręcić, czy chcemy normalny wyładunek standardowy, czy chcemy tutaj na wąż do Manure System. Także no już widać, że zaawansowana sprawa. No i gdzieś pewnie nam się tutaj będą pojawiały te palety z mlekiem zbutelkowanym już, ale to nie jest jedyny punkt butelkowania, jaki znajduje się na tej mapie. Jak widzicie, naprawdę spory obszar, także myślę, że coś tu jeszcze powinno być wrzucone. Tu mamy jeszcze takie fajne silosy, ale one są tylko dekoracyjne i również mają wymodelowane drabinki, także da się tam wejść. Nie wiem, jak to jest z legalnością wchodzenia na taki silos, ale generalnie drabinki są wymodelowane ładnie, więc jak ktoś jest fanem włażenia na różne rzeczy w farmingu, bo znam takich osobiście. Pozdrawiam Fresa i Mateusza. To tutaj da się wejść. Dobra. Co mamy dalej? Mapka. Jak mogliście zauważyć przed chwilą, już sobie wrzuciłem tutaj Precision Farming, także już się zaczynamy w mało bawić. No, w kolejnym odcinku się wszystkiego po kolei dowiecie. Także tu mamy taki fajny, na przykład przy... Nie, czekajcie, gdzie to jest? Tu przy tej krzyżówce mamy oczywiście jeszcze też Schrebergarten, czyli te ogródki, taki ogródek działkowy, który już wam pokazywałem wcześniej, w poprzednim odcinku, także do tego raczej nie będę wracał. Tu mamy pastwisko dla owiec, ale do niego chyba też się nie da tepnąć. No niestety, także... Dobra. Także pokażę wam to w ten sposób. Naprzeciwko naszego wyjazdu z gospodarstwa mamy dróżkę, która nas prowadzi do pastwiska dla owiec, które startowo nie jest nasze, nie jest naszą własnością, ale na przykład ten oto stuk na siano jest naszą własnością, z tego co mi się wydaje. Zaraz spróbujemy do niego wsiąść. Kurczę. Aha, musielibyśmy włączyć tryb latania, dobra. Nie będziemy świrowali, ale ten stuk jest chyba nasz i zdaje mi się, że z niego można korzystać. Mimo, że nie kupiliśmy tego. Tu mamy pastwisko dla owiec i kóz.
I wygląda to tak, to okien spore, blisko gospodarstwa, także spoko. Dobra, lecimy dalej, bo tutaj jest jeszcze sporo do pokazania. Na przykład tutaj mamy taki obszar, na którym nie ma żadnego pola, jest dosyć sporo trawy oraz drzew, więc jeśli chcielibyście się pobawić na jakąś małą skalę w leśnictwo, to myślę, że tutaj jest najlepsze miejsce do tego. I oczywiście jako łąka również się to nadaje, bo jest tutaj sporo trawy. Tutaj taki mały języczek wystający jest od pola numer 7 i tu też możemy trochę trawy nabyć. Po prostu drogą koszenia. Natomiast od biogazowni, jak pojedziemy dalej drogą w lewo, to napotkamy zbiornik na gnojówkę, który w 19 mieliśmy na gospodarstwie, natomiast teraz jest to zrobione tutaj po prostu między polami, co mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. Zaraz Wam powiem, o co tu chodzi. W 19 po prostu mieliśmy ten silos, znaczy no silos, to jest taki zbiornik gigantyczny na gnojówkę. W 19 mieliśmy go po prostu startowo na gospodarstwie i zajmował sporo miejsca. A i tak musieliśmy tą gnojówkę wywozić na pola. Natomiast w 22 jest tak, że mamy ten zbiornik, musimy go kupić, jeśli go chcemy mieć. I wygląda on tak. Tutaj chyba też jest pod manure system przygotowany, zdaje się, zaraz zobaczymy. Tak, wszystko jest, także super. Bardzo mnie to cieszy. I mamy go po prostu tutaj dodatkowo. Ciekawe, czy to się drzwi się da otworzyć. Czy się da wejść? Chyba nie. Chyba raczej się tu nie da wejść. Także jak możecie zauważyć, wszystko przygotowane pod manure system. Bardzo fajnie zrobione. Jeśli komuś jest potrzebne, jeśli ktoś ma duże gospo, dużo krów, dużo świń, to tą gnojówkę naprawdę można sobie tutaj składować i od razu bezpośrednio stąd wywozić na pola. Tak więc w tej części mapy to już wszystko. Lecimy teraz do wioski, która jest też bardzo, może nie jest duża, ale jest bardzo bogata w różne budynki. Czyli wioska nam się zaczyna w tym miejscu, które widzicie przede mną. I jest to odpowiednio z prawej strony, jak widzicie, kościół z cmentarzem. Nie będę Wam oczywiście tutaj pokazywał każdego domku, bo to nie ma sensu, ponieważ te domki się jeszcze pewnie zmienią, różne drobiazgi. Na razie domki mają otwarte, te domy mieszkalne jakby każdego tutaj mieszkańca miasta. Mają pootwierane furtki, bo nie mają furtek. Co mi przynosi na myśl taki fakt, że pewnie kurde, nie mogę spaść. O dobra, udało się. Przynosi mi na myśl taki fakt, że po prostu pewnie zostanie to zrobione tak jak w 19, że będziemy mogli sprzedawać swoje produkty do pojedynczych tutaj mieszkańców wioski. Będą otwierane furtki w odpowiednich godzinach, nazwiska przy furtkach i będziemy mogli tutaj oczywiście sobie sprzedawać. Oczywiście po wyższych cenach, ale mniejszymi ilościami. Jak to było bardzo fajnie zorganizowane w 19, tak zwane konfekcjonowanie. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Tutaj mamy sklep z maszynami i ten sklep z maszynami po prostu ma duży tutaj plac, także jeszcze nic tu nie kupowałem, ale myślę, że wszystko jest fajnie. Tam jakiś garaż. I tu jak wyjeżdżamy ze sklepu z drugiej strony do wioski, to mamy sklep wiejski, który ma tutaj taki ładny parking, wejście, a tu z boku mamy bramę, która w odpowiednich godzinach jest otwarta, a ten pan tutaj odbiera od nas produkty, które przywieziemy. Jak widzicie, ma tutaj sporo tego towaru. Możemy nawet tutaj się przypatrzeć, co on tu ma ciekawego. No, trochę coli, trochę piwa jest, fanta jakaś. No, także tak to wygląda, bardzo fajnie, ale budynek, jak możecie zauważyć, jest z 19 wzięty. Tu mamy te wszystkie domy po kolei, w których może będzie możliwość sprzedawania, ale na razie tego nie ma, więc na razie nie mogę Wam nic o tym więcej powiedzieć. Tu mamy kościół. Do kościoła jest też wjazd, ale kościół chyba jak na razie nie jest punktem sprzedaży, chociaż nie wiem, nie sprawdzałem tego. Ale wjazd do niego mamy, dookoła jest cmentarz. No i taka sprawa. A po drugiej stronie ulicy po prostu są domy, też z pootwieranymi furtkami.
Znowu ten autozapis, oczywiście. Musi być, zapomniałem go znowu wyłączyć. Ale na razie to może i lepiej, bo jednak trochę modów wrzuciłem nowych i może i lepiej. Gdzie to ja miałem wam pokazać? Aha, tutaj. Tu mamy, ta droga się kończy przy kościele, ale dalej jest taka droga szutrowa, którą można wjechać tu między pola. Także fajnie jest to zrobione, że to nie jest ślepa ulica. Tu sobie dalej lecimy oczywiście i szukamy następnego punktu skupu. Czy to jest tutaj? Nie. Dobra. Z prawej strony mamy już pole, tutaj już nie ma żadnych domów. Tutaj mamy właśnie młyn. Jak tutaj jest ładnie napisane. Erfurter Kornmühle, czyli młyn. W tym młynie możemy robić mąkę oraz chyba muł to zbożowe to jest, zdaje mi się, po angielsku to nie pamiętam dokładnie, tam jest grain mill chyba czy jakoś tak. Tu mamy jeden punkt wysypywania, tutaj mamy właśnie, żeby wyprodukować ten tak zwany grain mill. Nie będę teraz mówił dokładnie, czy to jest muł to zbożowe, bo nie pamiętam, chyba to jest muł to zbożowe, ale nie jestem na 100% pewien. Tu mamy punkt odbioru. Widzicie z tej rury? Tu mamy okno zarządzania tym wszystkim. I pana, który się z nami wita. Tam jest chyba budynek tutaj jakiegoś kierownika. Natomiast z tyłu jest miejsce, gdzie wysypujemy zboże, żeby dostać z niego mąkę, jak widzicie. A i tu chyba też jest odbiór od razu, tak? Może tak być. Może tak być, że tu jest od razu odbiór, nie wiem. I teraz wam pokażę, jak to wygląda. Łańcuchy produkcyjne wyglądają nam tak, że mamy produkcję mąki z pszenicy, owsa, jęczmienia oraz... Jejku, co to było millet? Nie pamiętam. Dobra. Natomiast z jeszcze jednej uprawy. Natomiast to grain mill, czyli pewnie to jest chyba mut to zbożowa, nie pamiętam teraz, zapomniałem tego sprawdzić. Mamy tutaj z pszenicy i właśnie tak, wszystkie te uprawy są takie same, także z tego samego możemy zrobić. A, jest napisane sorgo, dobra, millet sorgo. Ok. Tak to tutaj wygląda. Ta produkcja, także bardzo fajnie i w tym punkcie nie możemy nic sprzedawać, po prostu to jest punkt tylko i wyłącznie, tak jak to młyn. To jest punkt do po prostu produkcji, do jako łańcuch produkcyjny, fabryka. Tu mamy skręt z miejscowości i możemy tutaj dojechać do tej mleczarni, bardzo daleka droga, prosta do mleczarni, ale ja to bym proponował jednak jechać tędy, może się da jakoś przebić między polami. No. Także dobra, tutaj chodziło mi. Aha, handlarz zwierzętami, zapomniałem. Handlarz zwierzętami, oczywiście godzina otwarcia, jak to standardowo na Hof Bergman. Tu nas pan wita. Tu mamy punkt sprzedaży, jeśli chcemy coś sobie tutaj opnąć. Bo oczywiście ten punkt też ma taką możliwość. Natomiast tutaj mamy już skup zwierząt. Jeśli chcemy sobie kupić jakiegoś zwierzaka, to przyjeżdżamy tu szczepą do transportu zwierząt. Ale możemy również chyba tutaj kupić te zwierzęta jakby zdalnie, ale też musimy... Znaczy możemy tu przyjechać również na przykład tylko samochodem. I za pomocą tego przycisku kupić sobie na przykład zwierzaki. Z dowozem, ale jakby zamówić je w tym punkcie. Jest to myślę, że bardzo fajna sprawa. Tu mamy skup belek różnego rodzaju. Tak to nam wygląda. Tu obok mamy land market. W którym możemy nie tylko sprzedawać, ale... Czekaj, co wam pokażę.
Tu jest land market, w którym możemy nie tylko sprzedawać, ale możemy również coś sobie zakupić. Czyli tak. W tym miejscu sprzedajemy. Natomiast po drugiej stronie jest silos, w którym możemy coś tutaj kupić, ale nie wiem, czy tutaj jeszcze nie sprawdzałem tego, co tu można kupić, czy to jest muto zbożowe, czy jakaś inna rzecz. Natomiast możemy tu również sprzedawać na przykład okopowe rośliny w tych punktach, buraki oraz ziemniaki. Pewnie coś tutaj jeszcze będzie więcej, jak to pamiętacie w 19, jakieś otwierane drzwi gdzieś, jakieś sprzedawanie pojedyncze worków i tak dalej, i tak dalej. A tu jest oczywiście wyjazd. Tak to wygląda z tego miejsca. Ciekawym punktem jest jeszcze, znaczy ciekawym miejscem do zakupu jest jeszcze taka tutaj łąka. Ona kosztuje, już wam mówię, 242 tysiące, czyli dosyć sporo, ale jest to nawet spory teren, jak możecie zauważyć. Trochę drzew można by niby na niej wyciąć. Ona jest osobno bez tego pola. Natomiast te pola kupujemy oba naraz. Z tym, że tu między nimi nie ma przejazdu, to są po prostu drzewa zarośnięte, nawet nie ma drogi, więc jeśli byście chcieli, możecie je zawsze wyciąć, no ale to nie polecałbym chyba, bo tu może trochę stracić na wyglądzie to miejsce, jakbyście je wycięli. Także tak to wygląda. A w tym miejscu mamy contract filler, czyli miejsce, w którym możemy napełniać sobie, znaczy w którym jest butelkowanie następuje. Następuje butelkowanie, możecie zobaczyć, o, jest napisane wszystko. Tu jest load zone, tak? Czyli miejsce, gdzie mamy wyładowywać, strefa wyładunku. I tu możemy butelkować sobie sok z winogron oraz wino. Wszystko bardzo ładnie zrobione. Tu jest z tyłu też przejazd, ale tam nic nie ma, więc nawet nie będę wam tego pokazywał. Wózek widłowy i jak możecie zobaczyć, markowe różne rzeczy. Także piwo, cola, jest Fanta, Gerolsteiner, czyli taka niemiecka woda mineralna. Trochę tego jest, fajnie to wygląda. Zwłaszcza jak się te marki kojarzy, to tak ciekawie wygląda. Tu mamy stację benzynową, na której też w tej wiacie mamy karszery, ale nie są one już tak ładnie wbudowane, jak to było w 19, czyli że w ścianę mamy wbudowane, tylko po prostu wstawiony zwykły karszer, ale to taki drobiazg. I to chyba będzie wszystko już tutaj, w tym obszarze, z tego co mi się wydaje. Zaraz jeszcze zobaczę. Ale wygląda na to, że już wam pokazałem wszystko. Tak, zgadza się. Tutaj nic nie ten, nie możemy kupić. Jeszcze patrzę, takie jakieś małe łąki, ale tą łąkę już wam pokazywałem. Tutaj też z tym polem mamy taką fajną łąkę, w sumie ciekawe pole, ciekawy kształt, może bym je kupił. Te pastwiska chyba nie są w jakichś strasznych cenach, a więc 47 tysięcy. A więc myślę, że jest w zasięgu ręki to. To kosztuje też nie tak dużo. 27 tysięcy. Także myślę, że te pastwiska są jak najbardziej w zasięgu ręki. Natomiast nie wiem, czy zauważyliście, nie ma pastwiska dla krów, żadnego takiego osobnego, co mnie trochę dziwi. I to pole jest nasze, to które jest tutaj, czyli też mamy takie jedno pole bliżej wioski. To jest pole numer 13. Ciekawe, jak się tu będzie gospodarzyło na tym polu. Zobaczymy. A, jeszcze temat jeziora. Jeśli kogoś bardzo interesuje, o co chodzi z tym jeziorem, to ja wam odpowiem krótko, nie wiem. Jezioro jest jakby poza mapą. Ja tam próbowałem jakoś wlecieć, ale no chyba, że się wyjdzie poza mapę, ale generalnie nie da się tam wejść, bo ono jest poza mapą, nie ma tu żadnego pomostu, na który moglibyśmy wejść, nic. Także no, w sumie nie widać tego jeziora za bardzo z mapy, więc to pewnie jest jakiś przyszły projekt, albo zostanie to dopiero w pełnej wersji udostępnione, no bo na razie, jak widzicie, nawet nie ma tu przejścia nigdzie między tymi drzewami. O, ja dalej nie mogę wlecieć. Także tak to wygląda. Oczywiście można zjechać na dół, ale nic tam tu nie da, ponieważ no, tutaj są krzaki. Coś tam się niby przebija, ale to niewiele widać.
No, także nic nie zobaczymy, bo tu nic po prostu nie ma. Ciekawy jestem, że to pole jest na mapie, znaczy to jezioro jest na mapie. Co jeśli byśmy tutaj pracownika na przykład zatrudnili i wprowadzili go tutaj? Czy on by wjechał w ścianę? Pewnie tak. Także myślę, że to jest jakiś przyszły projekt. Albo po prostu tak dla designu, tylko że dla designu trochę słabo, bo tego nie widać z ziemi, także no nie wiem. Jak ktoś coś wie na ten temat, lub macie jakieś przypuszczenia co do tego jeziora, to dajcie znać w komentarzach oczywiście. I napiszcie, czy ten odcinek Wam się przydał pod względem właśnie łańcuchów produkcyjnych i tego, co tu wszędzie jest. No jednak to są napisy po niemiecku, więc ktoś czyta po angielsku, więc ktoś może po prostu nie ogarnąć. Pewnie mnie oczywiście ochrzanicie w komentarzach też za te grain mill. Nie, jak to jest tam? Nie, grain mill to jest po prostu młyn zbożowy, ale tam było. No nie pamiętam, co tam było. To jest pewnie muto zbożowe, ale nie jestem pewien. Tak więc nie będę tego odcinka na siłę przedłużał. Przed sklepem mieliście mały trailer, właśnie do niego tutaj dolatujemy. Mieliście mały trailer, co będzie w kolejnym odcinku. I jak możecie się domyślać, będzie już modpak. Jeszcze tego modpaku wam nie udostępnię, ponieważ no, jeszcze mapa nie wyszła, więc w sumie bez sensu byłoby go wysyłać. Ale ja już sobie ten modpak szykuję. Będzie to modpak na trochę starszych maszynach. I w dniu premiery już mapy Hofbergmann dla wszystkich ten modpak zostanie udostępniony. Także jeśli ktoś obejrzał ten odcinek do końca, to napiszcie w komentarzu hashtag modpak, a przypnę Wam serduszko. Dzięki za oglądanie. Cześć!